A ten co tak macha tymi łapami? Niby, że mnie zaprasza do walki, okej, okay, rozumiem. Rozumiem. Co to było? Tyryryryry. O co tu chodzi? Dobra, okej. Witam was serdecznie, moi drodzy widzowie. Ja jestem Prakero i zapraszam na czwarty odcinek, w którym będziemy się mierzyć w pojedynkach rankingowych w grze Undisputed. Tak jak widzicie, na tą chwilę mam tutaj rangę Gold 3, mamy 6 zwycięstw, jedną porażkę, jedną wygraną przez knockout. Wejdźmy sobie do wyboru zawodników. Ja tutaj oczywiście dalej będę kategorię ciężką tutaj grał, tylko tym razem, po tym jak już był Muhammad Ali, był Tyson Fury, był Deontay Wilder, no to chciałbym tutaj spróbować swoich sił Joe Frazierem. Tym panem, którego tutaj widzicie na ekranie, zobaczcie jakie ma statystyki w tym momencie, tutaj tak to wygląda. Jeżeli chodzi o te jego perki, no to tutaj mamy zwiększoną tą szansę na znokautowanie przeciwnika tym lewym sierpowym o 15%. No i jest obniżona szansa, jest o 5% obniżona szansa, że znokautujemy prawym sierpowym, ale za to zwiększona o 15%, że znokautujemy tym lewym. Także wejdźmy sobie tutaj, poczekajmy, zobaczymy jakiego nam dobierze zawodnika w tej grze rankingowej. Oczywiście zachęcam was do subskrybowania mojego kanału, do dawania łapy w górę, do komentowania moich filmów i oczywiście nie zapomnijcie kliknąć w dzwona, żeby nie pominąć żadnego nowego filmu na moim kanale, a my tutaj już za chwilę, już za moment powinniśmy dostać zawodnika, z którym się zmierzymy i zobaczymy jak nam pójdzie tutaj, bo jest to waga ciężka, gdzie przeciwnicy są dość wysocy i tutaj Joe Frazier ma ten problem, że on nie jest za duży, ma tylko 182 cm wzrostu, co nie jest atutem, szczególnie jeżeli trafimy na Gypsy Kinga, czyli Tysona Fury albo Mohameda Aliego, to się może różnie skończyć, będziemy musieli skracać dystans, ale zobaczmy. Aleksander Usyk, dostaliśmy Aleksander Usyk, także no 9 cm jest wyższy, to może nie będzie tragedii. Zobaczcie, tutaj ma lepszy bilans, jeżeli chodzi o ten tryb rankingowy. 9 zwycięstw, 1 porażka, mamy 6 zwycięstw, 1 porażka, no my jesteśmy Gold 3, on Gold 2. Jeszcze nie wiem jak są liczone te rankedy. No i Joe Frazier gotowy tutaj do wejścia. Zobaczmy jak on się tutaj prezentuje. No dobra. Joe Frazier przedstawiony. Myślę, że możemy tutaj zacząć to starcie. Czasem jest tak, że po prostu przeciwnik chce jak najszybciej pojedynek, nie chce oglądać tych cutscenek i tutaj tak to wygląda. No i moi drodzy, zaczynamy. Tutaj będę też próbował albo sierp na korpus. Ok, spokojnie. Ale pięknie go trafił. Bratko, nie w powietrze, Prakero, no. A teraz ja zostałem ładnie skontrowany. Oj, ładnie lewy sierpowy wszedł. Jeszcze raz, ale spokojnie, bo stamina tutaj. Jeszcze raz. I jeszcze raz dostał. Okej. Okay. No, trochę lagi chyba są. Dostał jeszcze raz. Okej, dobra. To da wątróbkę w takim razie. Jak tutaj nie tak, to tak. Okej. Okay. On ma taki styl walki, Joe Frazier, że on musi ten dystans skracać, ale te jego ciosy potężnie tutaj potrafią zranić przeciwników. No i tak. Okej. Okay. Dobra, może kilka tych ciosów trzeba też popunktować trochę, bo w powietrze walić to też nie jest. Ładnie trafiłem tutaj, pięknie. Okej. Okay. Ładnie tutaj.
No co jest? No nie, no nie. Kurde, w pierwszym pojedynku przeciwnik się poddał. No co jest? Ja nie wiem, czy to jakieś problemy tutaj mają z połączeniem, czy co? No tak jak widzicie, no dziwne to było. Dlaczego się poddał? Nie mam pojęcia, ale tak jak wiecie, jest to gra we wczesnym dostępie, więc różnie będzie wyglądać. Moim zdaniem, tak myślę, że powinno być trochę to inaczej rozwiązane. No bo jednak, wiecie, czekamy na ten pojedynek, wchodzimy, walczymy, a tutaj nasz przeciwnik, który był tutaj, tak jak widzicie, bardziej doświadczony od nas, jeżeli chodzi o te pojedynki rankingowe, no sobie wychodzi. No trudno, no. No co, wygrywamy tą pierwszą walkę. Szkoda, że w taki sposób, ale jednak. No i zobaczymy, kogo tutaj nam wylosowało, dostało. Mohamed Ali, no to nie będzie łatwo. No będziemy walczyć z zawodnikiem, który jest bardzo szybki. No i zobaczcie, jaki ma rekord. 48 zwycięstw, 5 porażek w tym trybie rankingowym. Ja tutaj mam tylko 7 zwycięstw i 1 porażka. Nie będzie łatwo, ale myślę, że to jest waga ciężka, tu się może wszystko zdarzyć, jeden celny cios, ale Mohamed Ali będzie niebezpieczny w momencie, kiedy nie trafimy i on wyprowadzi kombinację, to wtedy będziemy tracić bardzo dużo zdrowia, więc musimy tutaj się przygotować na to, że nie będzie to łatwe starcie. Ja oczywiście będę próbował mu odebrać kondycję, tak żeby miały jak najmniej. Proszę bardzo, tutaj przyjął na wątrobę kolejne ciosy. My też musimy uważać. Ładnie tutaj. Ale nie mogę tak przyjmować, czekać, bo przyjąłem trochę tych uderzeń. O, i zobaczcie, to jest właśnie to. Przyjąłem kilka uderzeń i już jest koniec, nie? Dobra, wytrzymajmy to. Wytrzymajmy to, spokojnie. Szybkość jest niesamowita. Niesamowita szybkość jest Mohameda Aliego. Zobaczcie, nawet przez blok te ciosy przychodzą. O co tu chodzi? O co tu chodzi? Spokojnie. Dobra. No, zaskoczył mnie tutaj. Ale wiedziałem, że ta szybkość Mohameda Aliego będzie... będzie bardzo duża. Ale mi się wydaje, że powinienem go kontrować właśnie tymi uderzeniami na korpus, ale to łatwo się mówi. Zobaczcie, jak mi ten pasek bloku spada w momencie, kiedy blokuje te uderzenia. No to tutaj nie jest łatwo. Ale myślę, że możemy zastosować taktykę. No spokojnie, spokojnie. Dobra, byleby tej kondycji nie tracić, ok, żeby było jak odpowiedzieć. Kurde, no ciężko jest to się dostać. Jak mówiłem, będzie trzeba skracać dystans. No, pierwsza runda przegrana na pewno. Jaka jest różnica szybkości, jak ja zadaję ciosy? Widzieliście to? Naprawdę tutaj pierwsza runda, no niestety przegrana, bo tych ciosów zadaliśmy zdecydowanie mniej. Nie jest łatwo tutaj się dostać. Musimy tutaj po prostu skracać. O. Wydaje mi się, że korpus to będzie to miejsce, które będziemy musieli atakować. Okej. Ale ładnie tutaj mnie skontrował tym prostym. Ale szybki jest skubany. Ładnie trafił Frazier. Ach, szkoda, że to nie weszło. Widzicie, muszę tu skracać dystans, bo inaczej się nie dostanę. O, ładnie tutaj. A Mohamed Ali to, jak widzicie, świetnie pracuje na tych nogach. Ciężko jest się do niego dostać. Ale spróbuję tutaj. Na korpusik właśnie. Nie zablokowałem, muszę o tym pamiętać. Co on taki wolny, kurde? Ładnie trafiony teraz. O. Ładnie kolejny cios. O, okej. Okay. Spokojnie, ja go zaraz wyczuję. Ładnie tą wątróbkę teraz dostał. Dobra. Ale już jestem rozcięty. Po prawej stronie tym ciosem mnie trafił.
you're a power puncher, you're not as concerned. Dobra, przyjął też. Ach, piękny lewy sierpowy. Kolejny. O, i podłączony Mohamed Ali, podłączony. Dawaj, dawaj, szybko, kurde, nie mogę się tego dostać. Ach. Nie, 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 ej, co jest? Dobra, nie mogłem się ruszyć, ale to już koniec rundy. No, tutaj było blisko. Jakiś tak, kurde, strasznie szybki jest ten gościu. Choć grałem z niejednym gościem, znaczy, który był Mohamedem Ali, i tak szybko ciosów nie zadawał. No, miejmy nadzieję, że to nie jakiś cheater. Nie, żebym się tłumaczył, że dostaje węski, ale... Znowu tutaj oberwałem. No dobra, próbujemy, no ja tutaj... Wiemy, że na pewno ma też nokautujący cios Joe Frazier, tylko musi trafić. Nie jest takie łatwe, jeżeli walczymy z przeciwnikiem, który jest tak szybki i świetnie pracujący na nogach. Dobrze, spokojnie. No. Niech sobie macha w powietrze, nie ma problemu. This fighter has determined that they can walk through any punches that their opponent throws, and that's a very confident spot to be in. The problem with having a chin that everybody knows if they hit you, you're hurt, you're gone. You've got to protect that. You've also got to get your shots off. And they forget. You can... Ciężko jest, on jest wyższy. Ja muszę naprawdę wysoko podejść, blisko. No, ładnie teraz trafiony, ale jak te ciosy przechodzą przez blok? On tyle tych ciosów potrafi zadać. Ładnie tutaj trafiony. Oj, krótkie rączki ma Frazier bardzo. Ach, kurde. Dobra, spokojnie. Próbujemy, próbujemy. No co, moi drodzy? Dobra, kurde. Ha, prawie trafiony tutaj. No, ciężki, ciężki pojedynek póki co. Dużo zdrowia straciliśmy. Na szczęście tej wytrzymałości jeszcze mamy dość dużo na tym etapie pojedynku. No i przegrywamy oczywiście na punkty. To było do przewidzenia. Ja tutaj, jeżeli nie wygram przez knockout, to może być... Co to było? Widzicie to, co on robi? Jaki cudem mu tak się szybko ruszał? Ładnie tutaj trafiony lewym sierpowym. No, jedyna moja szansa na wygranie to, że wejdzie mi jakiś ten lewy sierp. Oj, właśnie teraz to się stało. No jak? Jak, kurde. Trafiony po raz kolejny. Muszę uważać, bo kontrujące ciosy Ali'ego tutaj najwięcej tej krzywdy robią. Dobra, trafiony tym prawym prostym, dobra. Czyli już wiem, że mogę go tym kontrować. Po raz kolejny. Jeszcze raz. Okej. Dobra. Trafiony. Dobra, spokojnie. Dobra, bo on trochę wytrzymało się te mojej głowy. No. Ładnie tutaj go skontrowałem. Dwa piękne ciosy weszły. Podłączony. Dawaj, spokojnie, dawaj, dawaj, dawaj. Tylko żeby się... Jak on to robi, że każdy mój cios... Kurde, no. Ale wyszedł cios na cios. No już dwa razy był podłączony nasz przeciwnik, ale tutaj ciężko jest się dostać, bo on taki robi uniki, że te ciosy nie dochodzą. Także, no, moi drodzy.
ale to dobrze, bo też przez to walka jest ciekawsza. Dobra, nie mam tutaj się wdawać w te wymiany szybkie. Dobra, ładnie weszło. No i teraz ja podłączony zostałem. Dobra, spokojnie, trzeba to wytrzymać. Dobra, udało się. Spokojnie, okej. Okay. Spokojnie. Ciężko jest, naprawdę ciężko jest gościa trafić. Dobrze się rusza. Co ty jest? Jakiś, on jest taki dziwny dla mnie, on jest ten gość. Jeszcze nie walczyłem z takim zawodnikiem, który by w ten sposób się zachowywał, ale... Bardzo dobrze punktuje. No i też z tej kontry zadaje te ciosy mocne, nie? Dobra, ale wiemy, że nie jest on jakiś taki... No ile tych ciosów? Raz, dwa, trzy, cztery. Ładnie go trafiłem tutaj. Raz kolejny. Okej, tu jest koniec. Despite what the judges' scorecards read, there are no losers in this one. No, ładnie tutaj go skontrowałem, ale to już koniec rundy, no. Moi drodzy, no na punkty na pewno przegrywam, to nie ulega wątpliwości, ale wiemy, że nie ma tutaj mocnej szczęki nasz przeciwnik, przynajmniej w tym pojedynku. Runda szósta przed nami. No, jeżeli ja nie trafię, to Ali ma bardzo mocne ciosy kontrujące. Ciężko tutaj jest go wyczuć. Dobra, ładnie na wątróbkę dostał jeden cios. Dobra, spokojnie. Kurde, no on jest dużo szybszy i on to wykorzystuje, nie? Chcesz może tymi prostymi czasami trochę. No właśnie, szczególnie niebezpieczna sytuacja jest wtedy, kiedy ja zadam ten sierp, on zrobi unik i zada mi ten cios, nie? Także spokojnie, nie będę w jego grę grał. Może też trochę go tutaj pokontruję tymi uderzeniami. Dobra, spokojnie. Some nice exchanges from both men in this round. Can't find a home in that jab. On tylko stoi i wiecie. Oj. No i podłączony jestem, no niestety. Dobra, spokojnie, mamy tutaj dużo miejsca. Dobra, zablokowałem, okej. Okay. Dobra. Oj, teraz Ali podłączony. Próbujemy, dawaj, próbujemy. No i nie mogę gościa złapać, no. Nie jestem w stanie gościa złapać. Koniec tej rundy, ale świetny pojedynek moim zdaniem. No punkty póki co niestety przegrywam to na pewno. Tutaj nie ma złudzeń. Zadaję więcej ciosów, no jej. 4 punktami. Ale 4 rundę wygraliśmy. Zobaczcie co on robi. Co on się trzęsie. Ładnie go trafiliśmy teraz. This fighter has tested their opponent's power and apparently isn't impressed as they continue to walk through all these power shots. Strasznie szybki jest. And you punched him. You just want to win. You want that spaceship to come and lift you out there because you think, what the hell am I going to do? Dobra, też tych ciosów trzeba trochę pozadawać, bo ja wiem, że tutaj przeciwnik ma
większy zasięg, ale ja też nie chcę tutaj pozostawać dłużny. Te sierpy są dobre, ale muszą być dobrze przygotowane. W odpowiednim momencie zadane. Albo się blok skończy zaraz i nie będzie takiej zabawy. Ładny tutaj sierpowy. Jeszcze jeden doszedł celu. Jeszcze jeden. Ładnie. Jeszcze jeden. Ok, ale spokojnie, bo kondycja. Kondycja. O, ładnie tutaj weszło. Dobra, foluje tutaj na nas, spokojnie. Spokojnie, mamy 40 sekund. Nasza szansa przyjdzie, tylko trzeba cierpliwie tutaj czekać. Dobra, to trochę mało czasu teraz. Widzę, że skupił się na naszym korpusie, tutaj chcę odwrócić chyba uwagę. No, dużo tańczy, dużo ucieka, ale też bardzo szybko tutaj się potrafi ustawić i uniknąć tych moich uderzeń. No nie jest to łatwe starcie. No ale tutaj już nie ma łatwych pojedynków na tym poziomie, mi się wydaje, przynajmniej jeżeli o mnie chodzi. Nie jest to łatwe, ale zobaczymy. Jakby nie można tej przerwy przerwać, póki nie zgodzą się obaj przeciwnicy, znaczy obaj wojownicy. Zaczynamy. Siermierkę na pięści, runda ósma, moi drodzy. No jeżeli nie zakończę pojedynku przed czasem, to tej walki nie wygram. Bardzo dobrze gra. Ja trochę jestem w gorszej sytuacji, no bo on jest uciekinier. Zobaczcie, on tylko będzie teraz uciekał i będzie liczył. O. On będzie uciekał. To na pewno jest gość, który dużo ucieka. Nie spieszy mu się, bo wie, że na punkty wygrywa. Więc będzie tylko prosta taktyka, będzie zadawał dużo tych szybkich ciosów. On nie musi się spieszyć, to ja muszę tutaj dojść do niego. Ładnie dostał teraz. Ach, szkoda, że nie weszło teraz. Okay. Spokojnie, kondycja musi być na odpowiednim poziomie. No on to, mówię, tak mówiłem, on tutaj z tej kontry dobrze walczy, no ale jest taki zawodnik. Nie jest sztuką, wiecie, nie jest sztuką w tej grze wziąć dobrego zawodnika i wygrać. Sztuką jest właśnie wziąć kogoś, kto musi się więcej napracować, żeby ten sukces osiągnąć tutaj w tym pojedynku. A w tym przypadku to jestem ja, czyli Joe Frazier. Nie jest to łatwe. Ładnie trafiony. Talk about punches and bunches. That's the mantra for this fighter with that exceptional hand speed. This can be so frustrating when you're under such a fast fighter to throw. This round could go either way. Podłączony jeszcze pod koniec Ali, ale kurde, zabraknie mi czasu, a ten tak szybko ucieka. No nie udało się, no już chyba trzeci raz był podłączony z mojej strony, ale nie wiem, czy on ma jakąś czapkę niewidkę, że jak zostanie znokaut, znaczy jak zostanie podłączony, to się kurde robi przezroczysty, bo ja nie mogę go trafić. Runda dziewiąta, moi drodzy. No cały czas ucieka gościu. Ładnie tutaj dostał na szczękę teraz. Swing and a miss with the jab. Both of these men showing exceptional chins, by the way. Dobra, próbujemy 2 minuty. No jak on tymi prostymi atakuje, to ja sierpami nie mam co. Ja, żeby atakować sierpem, to muszę wyczuć dobrze moment. Dobra, spokojnie. Zastanawiające jest to, że on potrafi zadać tych ciosów więcej. 4, 5, 6 i dalej jest zdaje, a ja... Can he
Dobra, spoko. Aj, podbródkowy nie doszedł celu. Znaczy, on nie jest jakiś bardzo trudny gościu, tylko po prostu on tylko zdaje te ciosy i cały czas ucieka. Całą walkę tak naprawdę ucieka, bo wie, że jeżeli go trafię, no to on zostanie podłączony. Right hook misses. Może spróbujemy tymi lżejszymi ciosami. How nervous would you get when you know you're facing a big puncher like this guy? You know the scorecards are gonna be all over. Dobra, the place spokojnie. Biorąc pod uwagę, jak dużo szybszego ma zawodnika od mojego, to jakoś super sobie nie radzi. Tylko po prostu uderza i cały czas ucieka, nie? No ale sobie ma takiego zawodnika, który... No tutaj przegrywam już 5 punktami ten pojedynek. Wygrałem tylko 2 rundy z tego, co widzę. 4. i 7. A ten co tak macha tymi łapami? Niby, że mnie zaprasza do walki. Okej, rozumiem. Rozumiem. Co to było? Tyryryryry. O co tu chodzi? Dobra, okej. Okay. Big hook thrown, but it doesn't connect. Dobra, gramy faniaczek na czas tutaj. Don't let this fighter's speed fool you. There's some method to the madness. These are precision shots, and they're coming at lightning speed. Dobra, dobra. Ja już się nabieram. Nie ma czasu teraz, gościu. It's so hard. It's an uphill battle. Big shots from both these fighters. Got to be careful, though. Cały czas ucieka, gościu, cały czas. Dobra, trafiłem go tutaj. Ale co tak kondycja mi spadła, kurde. Spokojnie. On już wie, że na punkty wygrywa i że zostały 2 rundy. Widzę, się trochę bawi ze mną. No ale bez jaj. We hear that old phrase, second win. You've got to find it somehow. Midway through the fight, if you are tired, this can be the loneliest place in the world. No cóż. If you cheated, now we're gonna find out. This round still up for grabs with just 10 seconds to go. Dobra, koniec tej rundy 10. Wszystko wskazuje na to, że będzie to pojedynek 12-rundowy, bo tutaj w tej 10 rundzie się z nami bawił tak naprawdę Muhammad Ali. Clean jab. No. Nope, that hook won't score. Znowu nas zaprasza. No uwierzcie mi, że nie jest tak łatwo, jak się wydaje. On naprawdę jest dużo szybszy na tych rękach, znaczy na nogach, przepraszam. Nie jestem w stanie go dogonić na tych naprawdę. No. No cały czas będzie uciekał. Ja już chyba wiem, dlaczego tyle pojedynków wygrał. Cały czas ucieka. Cały czas ucieka. O, co za... Cały czas gościu biegnie i ucieka. Cały czas. Zobaczcie, co on robi. Blocks the right hook. Cały czas. Jaki typ. Widzicie całą rundę? Całą rundę ucieka. Zada tam kilka ciosów. I zrywka. I tak cały czas. I don't think I need to tell you which one of these fighters needs to find it.
now this is about desire. Ale... This is about want. Ciężko to skomentować jakkolwiek. Gdybym miał zawodnika, który ma dłuższe ręce, to uwierzcie mi, że ten pojedynek wyglądałby inaczej. A tak to muszę wchodzić głęboko, a on tylko cały czas ucieka, cały czas. I tą 12 rundę też będzie uciekał. A my możemy tylko wygrać przez knockout. Tutaj się nic inaczej nie będzie zmieni. Ale ciężko będzie go złapać, jak on ciągle ucieka, gościu. Cały czas ucieka. A te ciosy, naprawdę, jeżeli dojdą celu, to... Jab does not score. Potrafiają i, jak widać, robią krzywdę, tylko on ciągle będzie uciekał. Dobra, no. The old adage is, no matter how much speed you've got, timing beats speed. But you're getting in there with somebody that's so fast, you're prepared to take... Runda 12, minuta 40 do końca, a ten ciągle ucieka. Jak mam być 4, to jest trochę gościu żałosny jak dla mnie, ale no dobra, no taki bastyl walki. Taką ma taktykę, no cały czas będzie, już nie powiem uciekał, tylko będzie spierdalał, bo tak to wygląda. No i co ja mam zrobić? Wrotki mam założyć i go dogonić, czy jak? Ciekawe jest to, że on cały czas ma tą szybkość, którą miał w rundzie 12. Is obviously the great equalizer in boxing, but when you teraz mnie skontrował. Ja też go trafiłem, ale to już może nie wystarczyć. Dawaj, spokojnie. Kurde, no dlaczego zadajesz dwa ciosy na raz? Nie chciałem tak szybko. To nie jest żart jakiś, naprawdę. Ja już tutaj nic nie zrobię. No i koniec tego pojedynku, który przegrywamy na punkt na pewno. To nie ulega wątpliwości, ale to jak gościu uciekał przez całą rundę, to powinien startować na olimpiadzie w biegu, nie wiem, na 100 metrów, bo tutaj tak naprawdę no wygrał tylko tym, że miał większy zasięg rąk. No i tak, Tyson Fury, czyli znowu będzie ciężka walka. Moim zdaniem tutaj może być jeszcze ciężej niż z Mohamedem Ali, bo jednak tutaj Tyson Fury jest jeszcze wyższy od Muhammad Ali'ego. His three battles with Muhammad Ali, perhaps the most famous. No ale zobaczymy. Takie pojedynki. 12-rundowy pojedynek. Here is a sensational heavyweight champion of the world, known as the fighting out of the. You've heard of people dancing. Okay. To zaczynamy, moi drodzy, tutaj bardzo przeciwnik chce już zacząć starcie. Nie chciał oglądać, ale tylko chciał oglądać siebie. No dobra, tu trochę inna taktyka. Nie wiem, wiecie, ciężko się walczy właśnie z zawodnikami, którzy mają tutaj tak ogromny zasięg, bo oni nawet na odchyleniu mogą zadawać te ciosy kontrujące. No, a my nie zawsze. Ale dobra, spokojnie. Ja też spróbuję go tutaj trochę kontrować. Ok, pamiętajmy, że ten lewy sierpowy Joe Frazier'a jest dewastujący bardzo. Ok, najważniejsze tutaj, żeby sobie... O, trafiony ładnie tutaj, odczuł ten lewy sierpowy Fury. Ok, na spokojnie. Dobra, trochę szybkości tutaj straciłem. Ładnie tutaj wszedł ten cios. Okej. Okay. Ciężko jest kombinację bić właśnie. Trzeba dobrze, moi drodzy, wyczuć ten dystans, bo żeby nie ładować w powietrze tych uderzeń, bo tutaj też ta celność ma znaczenie później w momencie, gdyby starcie trwało pełne 12 rund. Chociaż ja nie jestem jednym z tych graczy, którzy czekają, żeby pojedynek rozstrzygnąć na punkty. Bardziej wolę to zakończyć przed czasem, niż tutaj się bawić w jakieś punktowanie. He threw the hook, didn't land.
No właśnie, to jest to, nie? On może sobie odchylać się. Zobaczcie, jaki ma tutaj, jaką ma przewagę w tym momencie. You're not gonna see a lot of finesse and skill. Ale spokojnie. Niech on sobie zadaje te ciosy, jeszcze musi trafić, bo na blok cios to jest jednak cios niecelny. Dobra. Ah. Prawie by doszło celu. No dobra, zaczynamy rundę drugą. Oh, and he caught him with a stiff jab. O, ładny ten lewy sierpowy teraz doszedł celu. Kurde, on naprawdę ten zasięg mu bardzo pomaga. Dobra, spokojnie. Okej. Okay. Dobrze pracuje na nogach. Dobra, nie ma co tu się podpalać i... But trust me, when they connect, that's when this fight sets on fire. Because someone's gonna get hurt and someone's gonna react. Dobra, spokojnie, tak. O. Nawet tutaj ciężko jest mu atakować korpus, bo on wtedy momentalnie się odpala na te ciosy na głowę i dostajemy tak naprawdę skarceni. Oj, nie, chciałem dwa ciosów zadać jeden po drugi, nie wiem czemu tak poszło. He fails to score with that left hook. Okej. Okay. Spokojnie, spokojnie. When you know you're facing a big puncher like this guy that can seriously hurt you. It's the one who draws. Ciężko się walczy zawodnikiem, który jest dużo niższy. Akurat musimy ręka zaswędzić, jak tutaj walczę, nie? Close round with 10 seconds to go. Trafiony jeszcze tym sierpowym. O, kolejnym. Ach, dobra, kończymy tą rundę pierwszą. Runda pierwsza się skończyła. Teraz zaczniemy sobie rundę trzecią. Runda druga się skończyła. Także się dzisiaj przejęzyczyłem troszeczkę. No i to jest to. Stoją i tylko łop, nie? Ładnie tutaj kontrujący prawy prosty. Och, ładne tutaj to było. Pięknie ten sierpowy wszedł tutaj. Odczuł to Tyson Fury. Ale nas punktuje tutaj nieźle. No ale to jest taki styl walki ma. Jest dużo szybszy. So far it seems like aggression has been the key. This fighter just not. Ciężkie pojedynki dzisiaj, tak widzicie. Ale to też wynika z tego, jak tu zawodnika weźmiemy. Ja tutaj powinienem. O, może na korpus go bardziej. Tylko jak ja atakuję na korpus, to mnie bardzo wtedy karci na górę. Ale spokojnie, trzecia runda. These two are the perfect dance partners. Ładnie tymi prostymi. Ale powietrze przeszywam tylko. They call it the chin. How strong is your chin? Dobra. Kurde, no aj. Despite what the judges' scorecards read, there are no losers in this one. Ciężko się walczy z zawodnikami dużo wyższymi tutaj, ale to już wiecie, ten dystans naprawdę
O wiele wygodniej jest, jak macie zawodnika, który ma świetny zasięg tutaj, potrafi szybko wprowadzać te ciosy proste, to nawet będąc konsekwentnym i zadając te ciosy proste, można przeciwnika wypunktować. Gdybym miał tutaj na przykład Joyce'a, zawodnika, który ma dobre tutaj te lewe proste, jest znacznie wyższy od Joe Fraziera, mimo że jest troszkę wolniejszy i nie ma tego takiego nokautującego ciosu, to uwierzcie mi, że ten pojedynek wyglądałby zupełnie inaczej. A tak to jest jak jest. No, przegrywamy tutaj jednym punktem, tak póki co w kratkę te rundy. No bo on tutaj punktuje tymi większe zasięgi, tymi ciosami prostymi punktuje. A mi tutaj klasycznie ciężko się jest dostać. Nie chciałem tego ciosu zadać, nie wiem dlaczego mi go zadał. Strasznie wolny jest, to jest, się dzieje. Dobra, jedziemy, próbujemy. Ciężko tu się. Mam wrażenie, że troszeczkę jednak są przyspieszone. Trochę się te style pozmieniały, w sensie ostatnio update wszedł. Coś tam musiało być poprawione, bo widzę, że są znacznie, jeżeli na przykład o Tysona Fury chodzi, czy Mohameda Aliego, są znacznie szybsi niż byli jakiś czas temu. Ale to dobrze, dobrze się zmienia, że tutaj twórcy poprawiają. Ach, ładnie tutaj trafił. Ale strasznie wolny, jak zadaje kombinację ciosów, to jest bardzo wolny tutaj. O, ładnie tutaj teraz punktował. Okej. Dobra, musimy się skupić tutaj na pojedynku. No, szybszy na nogach jest Tyson Fury, to nie ulega wątpliwości. To się świetnie blokuje. Ale jakby, jeżeli zna zawodników, to wie, czego tutaj unikać. Dobra, 9 sekund do końca. No tą rundę mi się wydaje, że Tyson Fury wygra, bo więcej ciosów celnych zadał. No, chociaż ja tych zadałem mocnych uderzeń kilka, chyba więcej. No, zobaczymy. Wiecie, musi jeszcze przeciwnik potwierdzić, o, żeby tutaj przerwało nam tą scenę odpoczynku. Może trochę na korpusik pouderzamy. Spróbuję ten korpus może trochę przeatakować. Oj. Co tutaj, ale mnie trafił, co jest? Będę liczony, dobra, próbujemy. Ale tutaj mnie trafił, kurde, niestety. Ale mnie trafił tym na korpus. Ja mówiłem, że będę w korpus atakował, a dostałem tutaj na bebech. No, nieciekawe, no to już mam jeden punkt mniej. He parries away that left hook. Też trochę w takim razie tutaj na korpus będę atakował teraz tego pana. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. O, dostał. Wiecie, mogę go, Boże, go wtedy zmylę. Będę obijał mu korpus, później ten zaatakuję tym lewym sierpowym na lewym sierpowym na głowę. Okej, dobra, spokojnie. Okej. Oj. A big uppercut and his knees buckled that time. O, dostał teraz, ale to trochę za późno na to uderzenie. Okej, na wątrobę, nie ma kondycji, trzeba chwilę odpocząć. No niestety ta runda przegrana 10-8 na korzyść Tysona Fury'ego. Próbujemy.
Oj, 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 ładnie tutaj trafiłem teraz. Trafiłem. Oj. Ładny prawy prosty. Trochę za mało tutaj się skupiam na kontrowaniu przeciwnika, ale wynika to właśnie z tego, że on ma jednak te ręce dłuższe i nie jest to łatwe. Dlatego tak to wygląda, jak wygląda. Ładna ta kombinacja. Podłączony Fury. Podłączony? Dawaj na te bebechy. Dawaj, dawaj. No nie wierzę, jest. W końcu trafiłem tym lewym sierpowym, moi drodzy. No chociaż ten jeden punkt odzyskam. No i co? No i się poddał. Ja pierdzielę. No nie. No nie wierzę. Co ci ludzie taki emo quit mają tutaj, no? Co oni się tak poddają szybko? No ale wygrana to jest wygrana. No tutaj na punkty i tak przegrywaliśmy. Dwóch sędziów punktowało 48-46 do tej piątej rundy. A tej rundzie szóstej się tutaj poddał. Tak jak widzicie, Tyson Fury się poddał, no. Fajnie, fajnie, no, runda wygrana. Przyjdzie o Fraziera, chociaż jedna tutaj, to pierwszy pojedynek był jaki był, drugi tutaj przegraliśmy na punkty z tancerzem, no a w trzecim tutaj już się Tyson Fury poddał. No i tyle, moi drodzy, no i tyle. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to tutaj wszystko, bo tak mniej więcej będę starał się wam te odcinki nagrywać, dwa, trzy pojedynki na odcinek, jeżeli chodzi o te rankedy w grze Undisputed. No i tak to wyglądało. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, napiszcie w komentarzach, co sądzicie. Oczywiście nie zapomnijcie kliknąć w dzwona, żeby nie pominąć żadnego nowego filmu na moim kanale. Ja bardzo dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, hej hej.